Co tam się dzieje? Musisz mi zdjęcie wysłać, wysłać. Ja sobie nie wyczyty. To chyba mi to jest nie obchodzi. W sumie je, bo on jest dorosły. To przed zadowolenie konia. Baranek się podlecił. Baranek? Naprawdę? Nie, ja wziąłem to. I Miłosz na to patrzy? No. Jak on się uczy? Barankowi. I barany, a do baranka takie co? A... Żebym wiedział, że takie świństwo zrobią, to bym wypierdolił z domu. Ale Miłosz się podkręcił, nie? Już. Dobrze, a w sumie jakie świństwo, że co Emanuel zrobił? Świństwo jakieś? Że ja to z nim. Miłosz może ci to potwierdzić, bo Emanuela tam... No. No. Ja to widziałam. Wiesz? No to się zdziwiłam teraz. Ja nie chcę chłopców, inni to nie! No ale się boję, że się tak po mieście rozniesie, że ty w ogóle taki jesteś. Ja tylko chcę, że Miłosz nie był taki jak stary. Co ty się tak tego Grzegorza czepiasz? On już dostał dosyć z mojej strony. Co? To chyba o tym nie wiesz. O czym? To chyba o tym nie wiesz. Ale o czym? I rozmawiałam z Grześkiem i mówi tak do pani Bonku, ja przepraszam, mówi za mojego syna, że on psuje Emanuela. 18 centymetrów z takiego. Baranek 18? No. To a ty ile masz? Ja mam więcej. To no ile masz? No nie wiem, nie wiecie tak, wiesz? To jest okej, okay, no i jest okej. Okay. Jak masz jakiś problem, no to wary sobie sklej. Ej, ej. To jest okej, okay, no i jest okej. Okay. Jak masz jakiś problem, no to wąchaj klej. Ale słuchaj, 18 to jest dużo, to ty masz jeszcze więcej? No. Do 20... Teraz co ja mam, to już nawet nie jest 20. Ja mam 20. No. Proszę was, chłopaki, zostańcie wszyscy gejami. Ja wezmę opiekę nad waszymi kobietami. Proszę was, chłopaki, zostańcie wszyscy pedziami. Ja wezmę opiekę nad waszymi kobietami. To mówisz, że Barankowi się ten filmik podobał, naprawdę? No. Ale co tam było podniecającego? Tam... No nie wiem. No to a skąd wiesz? Go wszystko podniecające. Serio? Naprawdę? Nawet ten rozmawiał na fejsie wszystkie kobiety, to on się podnieca. Mhm. No to Ani powiedziała mu. Co? Bez kitu. Pomocy gej i tak jest okej. No zawsze faceci z chłopakami, chłopaki tani. I tani. I o, no. Baranek, jeśli do mnie podejść. Boże.